W pobliżu Łeby powstaje pierwsze w Polsce prehistoryczne oceanarium i zupełnie współczesne fokarium. Choć na razie mieszkają w nim tylko bałtyckie foki szare, wkrótce dołączą do nich także cztery kotiki z Ameryki Południowej. Szal i lawa to zaledwie kilkunastotygodniowe foki szare, które właśnie przyjechały ze Szwecji. Jako pierwsze zamieszkały w nowym fokarium w pobliżu Łeby. Wkrótce dołączą do nich kolejne dwie foki szare i cztery kotiki z Ameryki Południowej. Zdaniem opiekunów zwierząt, morskie ssaki będą tu miały najlepsze w Polsce warunki do życia. Aby jednak trzymane w niewoli foki za bardzo się nie rozleniwiły, już wkrótce czekają je intensywne treningi. I chodzi o to, żeby nasze zwierzaki czuły się jak najbardziej blisko natury, czyli nie dajemy ryby za darmo, tylko mówimy przeprowadź piłkę na przykład, prawda? Albo wyjdź, daj mi się dotknąć. To jest jakiś wysiłek, czy to intelektualny, że trzeba coś pomyśleć, jak to zrobić, czy jakiś właśnie fizyczny, popłynąć gdzieś szybko, coś przeprowadzić i wtedy jest nagroda. Jeszcze większą atrakcją niż fokarium ma być pierwsze w Polsce prehistoryczne oceanarium. Multimedialne projekcje mają nie tylko budzić grozę, ale przede wszystkim edukować. Z wykopanych szkieletów wiadomo, jak wyglądały dawniej właśnie zwierzęta żyjące w morzach i została stworzona do tego animacja, żeby pokazać nie tylko dinozaury, które żyją na lądzie, ale również można by było zobaczyć, jak wyglądały zwierzęta, które żyły w głębinach. Oprócz prehistorycznych zwierząt morskich, w przygotowywanym właśnie Muzeum Marynistycznym będzie można także poznać historię bałtyckich rybaków. Łodzie i kutry, które łowiły na Bałtyku w ciągu ostatnich 100 lat. To są pomorskie szopki, czyli szopki z elementami marynistycznymi, rybackie scenki rodzajowe, rękodzieło marynistyczne. Budowę parku edukacyjnego sfinansowała w dużej części Unia Europejska. I tym zaproszeniem do parku edukacyjnego koło Łeby kończymy główną panoramę. Za chwilę